Muzyczne Radio. Jest punktualnie 16. Tylko pewne informacje. Kolejne kraje odczuwają skutki cyberataku. Według ekspertów polskie komputery też są na celowniku hakerów. Kilkuset pracowników Praktikera bez pensji za kwiecień. Komornicy zajęli 9 sklepów tej sieci. W Gdyni trwa największy w Polsce festiwal dronów. Bezzałogowe statki jutro będą się ścigać, dziś trenują. Wiadomości Aleksandra Ratusznik, zapraszam. Wśród kilkudziesięciu tysięcy zaatakowanych na całym świecie komputerów są też te polskich użytkowników. Tak wynika z mapy bezpiecznego internetu Intela. Na razie skala zagrożenia nie jest zbyt wielka, ale według informatyka śledczego Media Recovery Przemysława Crazy może się okazać, że atak nastąpi dopiero po weekendzie. Teraz wiele systemów komputerowych jest wyłączonych. Polska na mapie bezpieczeństwa nie wygląda zbyt dobrze, więc myślę sobie, że w poniedziałek może się okazać, że znaczna część komputerów może też paść ofiarą tego ataku. W wyniku ataku złośliwym oprogramowaniem zainfekowane zostały dziesiątki tysięcy komputerów w ponad 70 krajach. Prostą obroną jest aktualizacja systemu Windows. Komornicy zajęli 9 sklepów budowlanych sieci Praktiker. Kilkuset pracowników nie dostało pensji za kwiecień. Nie mają też żadnego kontaktu z zarządem firmy. Szef Komisji Zakładowej Solidarności w Praktikerze, Mariusz Włodarczyk, przyznaje, że sytuacja materialna zatrudnionych tam pracowników jest dramatyczna. Nie mogą iść od razu do Urzędu Pracy, żeby otrzymać zasiłek. Jeżeli ktoś pójdzie na L4, to też będzie problem po prostu z uzyskaniem świadczenia ZUS-u. Z sieci Praktikera zaledwie kilka sklepów jest wypłacalnych. Pozostałym grozi bankructwo. Toczy się prawnie skomplikowane postępowanie przed sądem. W Berlinie mieszka ponad 400 tzw. obywateli Rzeszy, aktywistów ruchu, który neguje prawne podstawy istnienia dzisiejszej Republiki Federalnej Niemiec. Ci wiecznie wczorajsi zwolennicy spiskowych teorii twierdzą, że świat narzucił niemieckiemu narodowi obecną formę państwa. Drukują swoje paszporty, wywieszają swoje flagi i wierzą, że Rzesza Niemiecka się odrodzi. 100 to niebezpieczni skrajni prawicowi ekstremiści, poinformowały władze stolicy Niemiec. Obywatele Rzeszy nie uznają organów państwowych i sądów RFN, jej konstytucji, ustroju i granic. Nie chcą też płacić podatków i mandatów. Twierdzą, że Niemcy muszą się odrodzić w nowej formie, ale kłócą się, czy to ma być Cesarstwo Rzeszy, Nowa Republika Weimarska, czy wręcz Nowa Trzecia Rzesza. W całych Niemczech jest kilkanaście tysięcy zwolenników tego ruchu. W ten weekend w Gdyni swój festiwal mają drony. Do Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego zjeżdżają właściciele bezzałogowców, którzy chcą pochwalić się swoimi maszynami. Będą spotkania z ekspertami z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i z prawnikami, a na pobliskim stadionie rugby odbędzie się wyścig dronów. Można porównać, nie wiem, do samochodu bolidu Formuły Pierwszej. Tam co prawda kierowca siedzi w bolicie i steruje, kieruje tym bolidem. Tutaj pilot siedzi sobie wygodnie na fotelu, a dron lata według jego komend po trasie. A tak naprawdę przede wszystkim liczy się doświadczenie. To samo doświadczenie, tylko nie ulega pilot przeciążeniu. Mówi dyrektor Dron Festival Krzysztof Hilbrycht. Treningi dronów na stadionie zaplanowano na dzisiaj, a właściwe zawody jutro. Muzyczne Radio. Tylko pewne informacje.